czwartej Dywizji Wojska Polskiego to oprócz remontowanej ulicy Zdrojowej ostatnia ulica wymagająca remontu we wschodniej części uzdrowiskowej. Dlatego powiat zaplanował jej przebudowę. Dzisiaj podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Długo wyczekiwana inwestycja, na którą czekali mieszkańcy naszego pięknego miasta. Ja z zadowoleniem i z radością mówię o tym, że ta droga właśnie 4. Dywizji Wojska Polskiego zakończy nam wszystkie dosyć duże działania remontowe dróg w obszarze od ulicy Myśliwskiej poprzez ulicę 4. Dywizji Wojska Polskiego i zamykamy z drugiej strony ulicą Wschodnią. Te wszystkie inwestycje zostały przeprowadzone w przeciągu dwóch ostatnich lat, a 4. Dywizji Wojska Polskiego jest tak zwaną wisienką na torcie, czyli spięciem ulic Fredry z ulicą Wschodnią. W ramach inwestycji zostanie sfrezowana stara nawierzchnia, wykonane nowe warstwy bitumiczne oraz powstanie nowe oznakowanie poziome. Długość przebudowanego odcinka wyniesie 850 metrów. Wykonawcą inwestycji została firma Poldruk z Drawska Pomorskiego. Wartość wykonywanych robót to 930 tysięcy złotych. Remont ulicy 4. Dywizji Wojska Polskiego ma się zakończyć w połowie kwietnia tego roku.